Justyna Kowalczyk na gorąco po swojej zmianie bardzo dobrej. Tak porównując do Teresy Jochałk, 25 sekund szybciej od niej pobiegłaś. Chyba możesz być zadowolona. Tak, to był naprawdę bardzo dobry bieg. Ta trasa nie jest zbyt ciężka i wymagająca. Są takie zjazdy, podbieżki, więc po pierwsze nie było gdzie mocno odrobić, a po drugie można się było zakwasić. Sama byłam przy tacy się przez cały bieg. Dziewczyny pracowały w grupie, co oczywiście jest zdecydowanie łatwiejsze, więc mogę być bardzo zadowolona z biegów. Nosi się na razie na sensację tutaj. Obserwujemy ostatnią zmianę i Norweżki Marit Bjergen, wielka pogoń za medalem. O złocie to już chyba nawet nie marzą. Kiedy zobaczyłam wczoraj na rozgrzewce, znaczy po południu na treningu tą trasę, ten profil, powiedziałam do trenera, że Finki albo Szwedki mogą zrobić Norweżki tutaj i chyba się nie myliłam. Bardzo dobrze wykonała swoje zadanie Sylwia Jaśkowiec. Trochę szkoda, że nie miałaś mniejszej straty po biegu Corneli. Może i szkoda, ale Kola też zrobiła dobrą robotę. Przegrała 30 parę sekund, czyli mniej więcej tyle, ile miała przegrać, bo tak zakładaliśmy, więc na razie już te trzy zmiany, które przebiegły tak, jak powinny, na miarę swoich możliwości. O czwartej jeszcze nie wiem nic, bo nawet nie widziałam. Dziękuję. Dziękuję.